Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek, zwróćcie proszę uwagę, GGB100Y-1AER, moduł 5594, czyli drugi model z oznaczeniem Y. Pamiętacie, GW9400Y w tej chwili Madmaster GGB100Y. Już na pierwszy rzut oka możecie sobie przypomnieć moją recenzję. Tam było, prezentowałem Madmastera GGB100 na zielonym pasku. I tutaj już wielokrotnie też czytałem i w zasadzie pierwsze skojarzenie, patrząc na tarczę, to już gdzieś tą tarczę jakby widziałem. A to przez to, że są elementy z żółtym oznaczeniem, z żółtymi tutaj detalami, które nawiązują jakby do tego bardziej podstawowego modelu, do tej jednej z pierwszych odsłon właśnie Madmastera GGB100. Ale już po bliższym tutaj poznaniu zegarka, zobaczcie, można zauważyć, że na tym karbonowym o-ringu widoczne są takie żółte elementy w postaci takich niby nacięć. To jest to oczywiście struktura karbonu, ale to jakby już powoduje, że zegarek zdecydowanie odróżnia się od tego poprzednika na zielonym pasku. Mamy tutaj również żółtą otoczkę przycisku, mamy również przycisk Connect i sensor w kolorze żółtym, ale być może mi to uciekło na zdjęciach, tego nie zwróciłem na to uwagi. Być może zdjęcia oglądałem bardzo dawno temu, ale to, zobaczcie, to jest coś, co absolutnie zmienia postrzeganie tego Madmastera. Wiem, że jest to dekiel, jest to część zabezpieczenia tutaj dolnej części zegarka, natomiast no, nie widać tej części na co dzień, nosząc zegarek na nadgarstku, ona gdzieś tam nie jest widoczna, ale to ja uwielbiam takie detale, to już wiecie, myślę, że wiele osób podzieli ten pogląd, że właśnie takie smaczki nadają zegarkowi dodatkowego charakteru. Tutaj mamy projekt jak najbardziej spójny, zobaczcie, znaczy spójny z tym, co działo się do tej pory. Być może również zastosowanie czarnej sprzączki zmieniłoby jeszcze bardziej ten zegarek, może wyglądałby jeszcze lepiej, chociaż i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To, co ewentualnie od siebie mógłbym dodać, to w Range Manie nieco więcej działo się, jeżeli chodzi o te żółte dodatki, które mogliśmy zaobserwować na wyświetlaczu tutaj na tym panelu przednim. Być może tutaj zaryzykowałbym i właśnie słowo Mad Resist, Altibaro Compass WR20 Bar, a także tutaj Shock Resist, być może dodałbym tutaj kolor żółty. I kto wie, być może ten Madmaster GGB100 jeszcze bardziej wyróżniałby się z tych wszystkich zegarków, jeszcze bardziej te elementy mogłyby zaznaczyć, że jest to wersja Y, która koresponduje jak najbardziej właśnie z tym rangemanem GW9400Y. Jeśli dobrze pamiętam, to w przypadku GGB100 Madmastera nie pojawiły się wersje na pasku karbonowym, czyli z włóknem, wykorzystującym włókno węglowe. Zatem bez względu na to, czy była to Japonia, czy była to Europa, tutaj te paski były takie same. Tak samo tutaj, przeglądając informacje na temat tych nowych odsłon rangemana i GGB100 Madmastera, nie wychwyciłem informacji takiej, że na rynek japoński byłby to zegarek z włóknem węglowym, z dwukolorowym paskiem, aczkolwiek to też byłaby bardzo ciekawa propozycja, jednolitość serii. Jeżeli nie udało mi się dotrzeć do tych informacji, a one są, to poprawcie mnie w komentarzu, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Zegarek doskonale znany, wielokrotnie poruszacie tutaj temat, troszeczkę odskoczę, zegarka GRB200 Gravity Mastera. Natomiast ja też wspomniałem w prezentacji, w klipie, że funkcjonalnie GRB200 to jest GGB100. Jak zajrzycie na mój kanał na temat Madmastera GGB100, poświęcona jest playlista, tam znajdziecie naprawdę szereg filmów, recenzję, która składa się z 4 pełnych odcinków, więc to jest dużo pracy, dużo zaangażowania z mojej strony. Jeżeli macie pytania co do funkcjonalności GRB200 Gravity Mastera, to sięgnijcie do instrukcji, do moich filmów o GGB100 i tam dowiecie się w zasadzie wszystkiego, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego zegarka. W tym klipie również nie będę opowiadał o funkcjonalności, doskonale wiemy, tylko przypomnę, że to jest quad sensor, czyli jest to zegarek z poczwórnym sensorem, mamy tutaj triple sensor plus dołożony jest krokomierz.
Bardzo wiele ciekawych funkcji, włącznie z, przy wykorzystaniu aplikacji. Jeśli dobrze pamiętam, G-Shock Connected jest nadal tą aplikacją, która wspiera Madmastera GGB100. W związku z tym również funkcjonalność sprawdzona w filmach Sięgnijcie albo wbijcie w wyszukiwarkę YouTube Matej GGB100 albo GGB100 Matej, Matej Madmaster. Te klipy z mojej playlisty Wam tutaj się powinny w wyszukiwaniach, w wynikach pojawić. Napiszcie proszę koniecznie, co sądzicie o nowej odsłonie GGB100. Przyznam szczerze, że przeglądając ostatnio sklepy, te poszczególne wersje kolorystyczne gdzieś tam znikają. Dostępność też w pewnym momencie została się nieco ograniczona. Ja niestety nie mam obecnie w swojej kolekcji GGB100, a bardzo chętnie bym do tego zegarka wrócił. Być może nadarzy się również okazja, żeby do tego zegarka wrócić. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy, jeżeli ja osobiście miałbym dokonać jakby wyboru, mając ograniczony budżet, gdzieś tam powiedzmy 1600 zł, przepraszam, to czy wybieram Madmastera czy Rangemana, no moje serducho bije bardziej akurat w przypadku Rangemana GW9400, ale zaraz po nim oczywiście taki Madmaster jakby wpadł do mojej kolekcji, to byłoby fantastycznie. Zegarek też bardzo mi się podoba, mimo niektórych opinii na temat skomplikowania jakby obsługi tego zegarka, że on zasilany jest baterią, a nie ogniwem słonecznym. No tutaj oczywiście zgadzam się, że gdyby producent wykorzystał TAF Solar zamiast zasilania baterią, to zdecydowanie chyba bardziej zegarek podbiłby tutaj serca użytkowników na całym świecie. To by oczywiście oznaczało, że zegarek byłby jeszcze droższy, a podejrzewam, że chodziło producentowi o to, żeby Madmastera zaprezentować w takiej wersji, na którą wiele osób mogłoby sobie pozwolić. Potężny zegarek jak na serię Madmaster przystało. Zobaczcie proszę. Bardzo ładnie wykonany. Wszystko się tutaj zgrywa. Tutaj ta sprzączka i szlufka, no to jest taki element, gdzie już powiedzmy znany był z wcześniejszych odsłon, ale gdybyśmy mieli się konkretnie już do czegoś doczepić, to ja bym postarał się może zmienić te napisy, czy zmieniłbym te napisy, spróbowałbym, jakby to wyglądało z kolorem żółtym. I tutaj może zastosowałbym czarną sprzączkę, pomimo faktu, iż jak widzicie, przyciski również są srebrne, tak jak to miało miejsce w Rangemanie. To chyba tyle. Za chwileczkę pokażę Wam podświetlenie. Zegarek z zaawansowanym modułem, z systemem Bluetooth oczywiście, czyli tutaj mamy automatyczną kalibrację czasu 4 razy na dobę według harmonogramu. Mamy również możliwość definiowania tego menu, które pojawia się tutaj na naszym wyświetlaczu. Sam wyświetlacz, zobaczcie jak pięknie zrobiony, mamy tutaj, wyświetlacz jest negatywowy, natomiast producent zadbał o to, aby przy wskazaniu poszczególnych funkcji było to widoczne, czyli zmienia się na chwileczkę, może nie wskazanie, czy tam wyświetlacz z negatywowego na pozytywowy, ale tak fajnie zostało to opracowane, że przegląd wszystkich funkcji jest bardzo, bardzo czytelny. G-Shock Polska, pięknie, pięknie dziękuję za użyczenie zegarka do nagrania. Czekam na Wasze komentarze, liczę na Wasze komentarze. Co sądzicie o GGB100 Madmaster? GGB100 dokładnie Y-1AER. To tyle. Pokazuję podświetlenie, zachęcam do subskrybowania, bądźcie na bieżąco. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!